Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj symbolika, trylogia numer 1, rozdział 12, czyli jezioro łez. Co mamy tutaj ukryte w tym rozdziale? Bardzo, bardzo wiele symboli, które mają ogromne znaczenie dla dalszych części trylogii, czyli trylogii 2, trylogii 3 i tak dalej. Dla przypomnienia. Sytuacja, gdzie najpierw władca Mrocznych Gór dyktuje pewne listy w swoim gabinecie, wygląda przez okno i widzi, że nasza główna bohaterka Mariam Salis rozmawia z Gariel, czyli z Monsoresanką, przy fontannie. I tutaj po raz pierwszy już widzimy bardzo ważną symbolikę, która ma znaczenie dla całej trylogii. A mianowicie, Mariam jest zawsze w kolorowych sukniach. W tym rozdziale w przewadze są to suknie albo bordo, albo w jakimś tak odcieniach rubinowym. Natomiast Monsoresanka Gariel zawsze jest w białej sukni. Dlaczego coś takiego pojawia się w trylogii? Aby Ci pokazać, po pierwsze, tą niedostępność Gariel dla władcy Mrocznych Gór. Czyli w tej symbolice tego czystego, surowego, niewinnego, dziewiczego, żeby podkreślić to, że tam nawet nie może się pojawić jakaś myśl na zasadzie stosunki damsko-męskie. Ponieważ księstwo Monsorens jest podległe władcy Mrocznych Gór, a on ma pewne zasady. Jeżeli jakieś księstwo jest podległe, jeżeli jacyś ludzie są jego poddanymi, to nie łączą mnie z nimi żadne stosunki typu damsko-męskie, że ktoś by coś tam mógł sobie pomyśleć. Czyli Gariel zawsze jest w tej białej sukni jako ten symbol czystości, niewinności, ale też takiej nietykalności. Czyli tutaj nie ma nawet takiej myśli, gdzieś energia seksualna, gdzieś energia jakiejś zbytniej zażyłości. Jednocześnie ta biel ubrań Gariel podkreśla nam tą różnorodność emocji, osobowości i elementów, które charakteryzują. Charakteryzują naszą główną bohaterkę Mariam. Czyli to jest taki kontrast. Tutaj jest ta barwna osobowość, a tutaj Gariel, ona jest czysta, niewinna, tak można by powiedzieć, chociaż w rzeczywistości wcale nie jest aż taka niewinna. Ale w tym zestawieniu z Mariam podkreślam tą jej... Ona jest tak jakby przeźroczysta w porównaniu z tą osobowością, z osobowością Mariam, gdzie w tej osobowości skrywa się tak dużo wskazówek i tak dużo różnych impulsów, żeby popracować nad swoim własnym wnętrzem. Oczywiście w trylogii numer 2 widzimy, że Gariel w swoim domu, ona nie jest ubrana na biało. Czyli ona jest ubrana na biało tylko w Księstwie Mrocznych Gór. Czyli w tym zestawieniu Mariam i Ralf. Ona jest tą nietykalną, niewidzialną, wieczną, niewinną i czystą. W tym zestawieniu. W innych zestawieniach nie. Tylko jeden jest wyjątek, to jest w czasie Święta Kwiatów, ale to było takie podkreślenie tej różnorodności kulturowej. Różnorodność kulturowa wszystkich ludów, które są podległe Mrocznym Górom. Co mamy tutaj w tym rozdziale? No przede wszystkim mamy cierpienie, bo mamy i stawy płaczu, i jezioro łez, i sama symbolika 12 pokazuje nam wisielca, cierpienie, coś jest trudne, coś wywołuje ciężkie emocje. I teraz może tego jeszcze nie widać w tej trylogii numer 1, ale w trylogii numer 2 już jest to bardzo obecne, a w późniejszych etapach jeszcze bardziej. Czyli to spotkanie się Mariam z Ralfem Santanderons
jest wypełnione cierpieniem. Poprzez to cierpienie jest wzrost tej duszy. Te różnice między nimi, te różnice charakterów, ale różnice pochodzenia, różnice wychowania, to wszystko ma ogromne znaczenie. Czyli w tym rozdziale już widać, że jakakolwiek bliskość między nimi będzie obfitowała w płacz, cierpienie i cierpienie przede wszystkim emocjonalne. Czyli to ta pierwsza ich bliskość przy jeziorze łez, która wywołana jest iluzją, bo ta woda była zaczarowana. Woda, emocje, czar, iluzja. Bliskość wywołana poprzez iluzję. Ktoś wywołuje jakąś iluzję, żeby osiągnąć jakieś cele. Kto wywołuje tę iluzję? Kto mówi do Mariam, napij się tej wody? No władca Mrocznych Gór. On mówi do niej, napij się tej wody, a on jej nie pije podobno. Czyli zwróć uwagę, że tutaj, jeżeli znasz już trylogię numer 2, to widzisz, że coś tutaj jest nie tak z tym władcą Mrocznych Gór. Bo on taki ciągle surowy, ciągle wymagający, ciągle coś tam, ale on bardzo często prowadzi tą Mariam do iluzji. On ją prowadzi, można tak powiedzieć, do tego cierpienia. On ją prowadzi do zmierzenia się ze swoimi własnymi słabościami, zmierzenia się z różnymi rzeczami, które są w niej. I to właśnie pokazuje ci ten rozdział. Przede wszystkim to, czyli oni najpierw to spotkanie w bibliotece, czyli znowu to zderzenie się takie, że on jej mówi, nie spouchwalaj się z Gariel i wywołuje jakieś takie emocje w niej ponownie, że coś wolno, czegoś nie wolno, ciągle jakieś zakazy, nakazy, ciągle coś jest nie tak. Ciągle on czegoś od niej chce, co sprawia jej przykrość. Sprawia jej przykrość, cierpienie. I poprzez to cierpienie, przemiany, transformacja, bo przecież wiesz, że to właśnie z nim dochodzi do tej alchemii, tej przemiany i transformacji. Ta karta 14 w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia, czyli różne rzeczy do jednego kociołka i potem następuje ta alchemia, przemiana i transformacja. Dobrze, idziemy dalej. Czyli to jest pierwsze. No i tutaj co mamy? Mamy takie symbole tego koloru czerwonego, czyli czerwone niebo, pomarańczowe niebo, bordowa suknia Mariam, rubinowa suknia, czyli zmierzenie się z własnymi słabościami, zmierzenie się z własnymi wadami, zawsze w jego obecności, gdzieś to zmierzenie się z tym własnym cieniem, tak można powiedzieć, archanioł Uriel, czyli poprzez cierpienie, poprzez własne słabości, poprzez własne wady najwięcej się uczymy na tej drodze naszego wzrostu. Pokonywanie tej iluzji, co jest prawdą, co jest iluzją, czy on naprawdę coś do mnie czuje, czy on jednak nic do mnie nie czuje, czy to wszystko jest tylko jakaś gra, czy to jednak jest prawda. Cały czas te rozterki wewnętrzne. I dlatego w tym rozdziale mamy, zresztą przy wielu, wielu spotkaniach Mariam z Ralphem Santanderons mamy element wody, wodospadu, lodu, deszczu, księżyca, jeziora, burzy. Czyli wszystko związane z emocjami, wszystko związane z księżycem, czyli coś, co jest podświadome, coś, co jest niezbadane, coś, co jest mroczne, mroczne korytarze podświadomości. I teraz tak, pierwsza część to jest ta ich podróż. Oni podróżują razem i tak, przejście na przykład przez most, rwąca rzeka, rzeka, woda, emocja, rwąca, porywająca. I razem przechodzą przez most i na tym moście jest niebezpieczeństwo. Tam jest ten portal z lodu. Lód jako surowość, jak często on jest taki surowy, taki niedostępny, a potem znowu jakieś emocje, a wcześniej był niedostępny, czyli te takie skoki w emocjach, które w niej również te skoki i tą burzę emocjonalną powodują. Gdy patrzymy na tą bramę z lodu, czyli taki portal, to również ma swoje znaczenie. Ten przejście przez portal, przez lodowy portal, zamrożone emocje.
co będzie po przejściu przez ten portal, dlaczego tam się pojawia niebezpieczeństwo. No i gdy idziemy dalej, to co widzimy w tym momencie tego przejścia przez portal? Przede wszystkim widzimy, on jest ubrany na czarno. Tajemnica, coś jest mroczne, jak te mroczne góry, coś jest ciemne, coś jest niezbadane, magia, mistyka, różne sekrety. I dlaczego on jest ubrany na czarno w czasie tej podróży, albo często jest ubrany na czarno? Właśnie, żeby to wywołać, wywołać tą tajemnicę, te czarne kruki, które są symbolem mrocznych gór, symbolem mądrości, którą posiadamy albo posiądziemy, czy takim egzaminem naszej mądrości i naszej świadomości. Tak samo właśnie to jego ubranie, czarne rękawiczki, robi coś w rękawiczkach czarnych, nie wiadomo jakie ma prawdziwe zamiary. I nie wiemy, jakie ma prawdziwe zamiary względem Mariam, gdy się do niej zbliża, gdy ją całuje. My nie wiemy, o co tutaj chodzi. Tutaj taki dystans, taki lód emocjonalny, a tutaj nagle jakiś wybuch emocji. Czy to jest prawda, czy to jest iluzja? Czy to jest kłamstwo? Czy on ją próbuje w jakąś grę wkręcić? A może wszyscy chcą ją wkręcić w jakąś grę? Bo i alchemik, i Fiona, i Margaret de Rons, i Ralph Sandon de Rons, cała rodzina ją chce wkręcić w coś? A może to jest tylko jakiś element układanki, za którym stoi coś więcej? Idziemy dalej. Czyli dojeżdżają do tego jeziora i to jezioro jest błękitne, to może być znowu ten symbol albo komunikacji, albo może być symbol takiej głębi, takiego czegoś, co jest niezbadane, nie wiadomo co za tym. I tutaj dochodzi do tej sceny, on tam idzie popływać pod wodospadem, idzie popływać w jeziorze, niby żeby ochłodzić te emocje. Ale może tylko po to, żeby potem atrakcyjniej wyglądać, żeby móc zdjąć tą maskę i być takim bardziej atrakcyjnym mężczyzną, żeby później ją do czegoś poprowadzić, żeby ją później wprowadzić w ten stan iluzji, bo przecież to byłaby zupełnie inna sytuacja, gdyby on taki ubrany w rękawiczki, ubrany w płaszcz, w maskę i nagle się próbuje do niej zbliżyć, a zupełnie inna sytuacja, taki młody mężczyzna poszedł sobie popływać, tutaj rozpięta koszula, włosy mokre i w ogóle i już jest zupełnie inna aura, aura tej wody, emocji, która później staje się magnetyczna, przyciągająca i wtedy on się zbliża i dochodzi do tego pocałunku. Zwróć uwagę, to są dwie różne sytuacje. Jak mogłaby zareagować nasza główna bohaterka w tej pierwszej, a jak mogłaby zareagować w tej drugiej i jak reaguje w tej drugiej, czyli ma tą wewnętrzną niepewność. Ona ma cały czas tą wewnętrzną niepewność. Ale co tutaj jest jeszcze takiego ważnego w tym rozdziale? No przede wszystkim to, że w pewnym momencie oni dojeżdżają na rozstaje i na tym rozstaju to są trzy drogi. Trzy drogi, trójka jako ten symbol tej szybkości, aktywności, dynamiki, co się dynamicznie rozwija. Czyli trzeba wybrać jedną z trzech dróg. No ale co tam jeszcze jest ukryte? No oni dojeżdżają i tam widać zniszczenie, wojna, niepewność. Jakże umiejętna może manipulacja, Mariam? Popatrz, bo my widzimy Ralfa i ufamy mu w tym wszystkim, co on robi. A co jeżeli to jest iluzja? Co jeżeli to jest manipulacja? Na takiej zasadzie, a chodź pojedziemy sobie tam i ja ci pokażę, patrz, tu jest wojna, tu jest niebezpieczeństwo, ja ci pokażę, jak jest moje podejście do tego, że ja zakończę te spory, czyli pokazanie tej męskości, tej dumy, tej takiego symbolu, który może być bardzo pociągający dla młodej dziewczyny, takiej otwartości i później nie pojedziemy tamtędy, żebyś nie musiała tego oglądać z bliska. Czyli ja cię ochronię,
Ja nie chcę, żebyś ty cierpiała. Ja nie chcę, żebyś ty była świadkiem takich strasznych rzeczy, więc chodź pojedziemy gdzie indziej. I przez przypadek pojedziemy sobie nad jezioro Łez, gdzie wiem, że ta woda jest zaczarowana, bo przecież ja jestem tym magiem. Ja jestem tym prawdziwym magiem. Ja dokładnie wiem, co jest w moim księstwie, co jest na moim terytorium, czyli ja dokładnie wiem, że ta woda jest zaczarowana, ale napij się spokojnie. Ja pił nie będę, ale ty się napij, żebyś mogła paść iluzją mojej manipulacji. Do czego ta Mariam jest mu potrzebna? Może do energii seksualnej? Tak, do alchemii, do kreowania, żeby zabrać z niej tą niewinność, zabrać z niej tą siłę? No, widzisz, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Tak się wydaje, o, taka tam trylogia, taka sobie powieść, książkę sobie Maria Bucardi napisała, a tutaj nie tylko są elementy z jej życia, elementy, gdzie każdy z nas może się odnaleźć, ale tutaj wszystko ma jakieś ważne znaczenie i w każdym momencie trzeba uważać, czy popadam w iluzję i wierzę w to pierwsze wrażenie. Czy to pierwsze wrażenie jest prawdziwe? A czy może tutaj jest coś ukryte, jakieś niebezpieczeństwo? I jakże jest w naszym życiu? Jak często ktoś nami manipuluje dla własnych korzyści? Jak często, zaczynając od reklamy, a kończąc na naszych znajomych, którzy chcą coś od nas uzyskać, jak często padamy taką ofiarą i iluzji i manipulacji. I coś nam się wydaje takie szczere, no bo przecież on jest taki szczery w tym wszystkim. On mnie chroni, on mnie broni, on o mnie dba, on dał mi schronienie. Teraz mnie jeszcze zabiera na piękną wycieczkę po okolicy. Zabiera mnie w takie piękne miejsca. Zdejmuje maskę, czyli jest taki prawdziwy. Nagle jest prawdziwy, nagle się przede mną otwiera i już emocje szaleją. A tutaj, czy to jest prawda? A może to jest iluzja? A może to jest manipulacja, żeby coś osiągnąć? Coś szczególnego osiągnąć? To już jest pytanie, które na razie jest otwarte i myślę, że dopiero w drugiej trylogii, w trzeciej, albo w czwartej, albo dalej poznasz te wszystkie klucze, poznasz to wszystko, co ukryte. Te osoby z Was, które znają już trylogię numer 2, one wiedzą, co tam się dalej dzieje, gdy pojawia się córka arcykapłana, jakie tam emocje zachodzą, albo gdzie Mariam pisze ten list, porównanie do kwiatu, jak ona to widzi. Ale zwróć uwagę, jakie emocje w tej naszej głównej bohaterce ten władca Mrocznych Gór cały czas w niej budzi. Gdy popatrzymy sobie na trylogię, to mamy właściwie trzy takie bardzo silne emocjonalne związki, w które wchodzi nasza bohaterka. To jest związek z Arturem de Lace, z hrabią de Revelion, no i oczywiście z Ralphem. I z tym Ralphem są... Ten związek jest najbardziej tajemniczy. Tam jest najwięcej chyba tych emocji, najwięcej takiej właśnie niepewności. Nie wiadomo co i jak dalej. Mariam zawsze może być pewna zachowań hrabiego de Revelion. Może go przewidzieć. Mariam może przewidzieć Artura de Lace, bo jest on prawdziwy, ma pewne swoje zasady, ma pewne swoje słabości, ale jest przewidywalny. A Ralph jest nieprzewidywalny. Tutaj nigdy nie wiadomo, co się za tym kryje. I tutaj trzeba sobie zadać pytanie, kto jest bardziej niebezpieczny, on czy jego siostra Margaret de Rance? A może cała rodzina? A może on jest naprawdę w 100% w porządku? I to jest iluzja, że doszukujemy się czegoś głębiej. No, to jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii i jak Twoje zdanie będzie się zmieniać w kolejnych częściach. A my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.